Rocznica Bitwy Warszawskiej. Muzyczna historia czasu niepodległej Polski. Koncert współfinansowany przez ministra obrony narodowej. Organizatorem koncertu jest Stowarzyszenie Przyjaciół Orkiestry Dętej OSP w Aleksandrowie Kujawskim. Celem koncertu jest upamiętnienie trzech ważnych wydarzeń dla historii Polski. Rocznica stulecia Bitwy Warszawskiej. Rocznica przyłączenia Pomorza i Wielkopolski w granice odrodzonej Polski i stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Krótki rys historyczny dotyczący tych wydarzeń przedstawi historyk, pani Danuta Płaskonka. Za podręcznikowym sformułowaniem, że Polska w 1918 roku odzyskała niepodległość, kryje się ogrom dramatów, różne formy walki, wielu pokoleń, wysiłek, aby ją wskrzesić. 4 lata wcześniej, u progu Wielkiej Wojny, Polska dla świata nie istniała. W niemieckiej encyklopedii Meyera z 1909 roku można było przeczytać: Polska, dawne państwo europejskie. Listopadowe dni 1918 roku Polacy uświadomili sobie, że są wreszcie wolni, a nastrój głębokiego wzruszenia i entuzjazm ogarnął kraj. Jędrzej Moraczewski opisał to słowami: niepodobna oddać tego upojenia, tego szału radości, jaki ludność polską w tym momencie ogarnął. Po 120 latach prysły kordony, wolność, niepodległość, zjednoczenie, własne państwo, na zawsze. Chaos to nic. Będzie dobrze, wszystko będzie, bo jesteśmy wolni od pijawek, złodziei, rabusiów, od czapki z bączkiem. Będziemy sami sobą rządzili. 4 pokolenia nadaremno na tę chwilę czekało. 5. doczekało. Rok 1918 nie był ostatnim w staraniach o niepodległy byt Rzeczypospolitej. Trzeba jeszcze było walczyć o granice kilka następnych lat. Aby potwierdzić prawo przynależności do odbudowywującej się Rzeczypospolitej, chwycili za broń Wielkopolanie, rozpoczynając w Poznaniu w grudniu 1918 roku jedyne w naszych dziejach zwycięskie powstanie. Jego sukces stał się argumentem podczas konferencji pokojowej w Paryżu, której decyzją odzyskaliśmy Wielkopolskę i Pomorze Gdańskie. Dla uczczenia powrotu Polski nad Bałtyk zorganizowano wielką uroczystość. 10 lutego 1920 roku przybył do Pucka generał Józef Haller, aby dokonać symbolicznych zaślubin Polski z Bałtykiem. Po uroczystej mszy, poświęceniu sztandaru morskiego, generał Haller konno wjechał w morze i wrzucił do niego platynowy pierścień, dar polskich gdańszczan. Mieszkańcy Górnego Śląska, uznający się za Polaków, trzykrotnie wywoływali powstania, aby wywalczyć prawo przynależności do Polski. Nie były one sukcesem militarnym, ale moralnym na pewno. Kraje zachodnie, które miały zadecydować o przyszłości regionu, nie zaryzykowały zachowania całej dzielnicy w rękach administracji niemieckiej. Polska uzyskała co prawda część Górnego Śląska, ale za to lepiej zurbanizowaną i uprzemysłowioną. Muzyczna historia czasu niepodległej Polski. Odzyskanie wolności to radosne wydarzenie i taki też będzie ten koncert. Przedstawimy muzyczną historię w sposób radosny, z humorem. Od czasu odzyskania niepodległości po dzień dzisiejszy. Bez zbędnego patosu. Pierwszy utwór. Jak przystało na rozpoczęcie koncertu, będzie to marsz. Marsz dzwony wolności. Dzwony, które zabiły po odzyskaniu niepodległości.
Proszę Państwa, wkraczamy w lata 20. Skoro lata 20, zwariowana muzyka, zwariowany taniec, Charleston. I właśnie taki utwór dla Państwa zagramy. Charleston dzisiaj, jutro, zawsze. Muzykę skomponował Wojciech Piętowski. Utwór napisany w nieco późniejszym okresie, ale idealnie oddający ducha tamtych czasów. Lata 30. Tak nierozerwalne przecież z latami 20. Utwór trzeci w naszym koncercie. Gdy mi ciebie zabraknie. Muzyka Jerzy Abratowski. Tekst Kazimierz Winkler. A wraz z orkiestrą wykona dla Państwa ten utwór Danuta Molenda. Wiedział o czym
pragnie, jak powietrza i światła, co wybierze, któż zgadnie. A tęsknota niełatwa, czy się odda wspomnieniom, za cudzym jak kwiat, czy czerwoną jesienią pójdzie sobie przez świat, pójdzie sobie przez świat, pójdzie sobie przez świat. Przy okazji czwartego utworu podczas naszego koncertu mamy przyjemność gościć kolejną gwiazdę, Joannę Czajkowską. To wokalistka z wieloletnim doświadczeniem w śpiewie chóralnym i solowym. Wykonuje zarówno muzykę klasyczną, jak i rozrywkową. Jest laureatką pierwszego miejsca 40. międzynarodowych spotkań wokalistów jazzowych w Zamościu, gdzie laury trafiały do takich gwiazd jak Lora Szafran, Anna Serafińska, Ewa Uruga, Janusz Rom czy Dorota Miśkiewicz. Także chyba już nic więcej o naszej wspaniałej Asi nie ma co opowiadać. Lepiej po prostu posłuchać jej wspaniałego głosu w utworze Ja się boję sama spać. Muzykę popełnił Jerzy Petersburski, a tekst napisał Andrzej Włast. Państwa, teraz utwór jakże charakterystyczny dla orkiestr dętych.
czyli wiązanka melodii. Melodii ze wspaniałych polskich filmów, a tak naprawdę można powiedzieć komedii, opowiadających o latach 40. A więc będzie Hans Kloss, będą Czterej Pancerni, będzie Franek Dolas, będzie Pułkownik Kwiatkowski. Utwór jest zatytułowany J23 i pies plus Franek Dolas. Thank you.
walczyliśmy również z Czechosłowacją o Śląsk Cieszyński i Ukraińcami o Galicję Wschodnią. Największym wyzwaniem była wojna z bolszewikami, a jej punkt kulminacyjny to Bitwa Warszawska z sierpnia 1920 roku. Dlaczego musiało do niej dojść? Polacy, zabiegając o przywrócenie Rzeczypospolitej w przedrozbiorowych granicach, zostali zmuszeni do podjęcia walki z bolszewikami, którzy dążyli nie tylko do zdobycia terenów dawnego, byłego Imperium Rosyjskiego, ale również do wywołania wielkiej europejskiej komunistycznej rewolucji, wraz współpracując z komunistami niemieckimi. Na drodze do realizacji tego planu było, jak to Lenin określił, polskie przepierzenie, taka cienka ścianka działowa między dwoma centrami rewolucji światowej, Moskwą i Berlinem. W planach kierownictwa bolszewickiego leżało również utworzenie wspólnoty republik sowieckich. Było w niej miejsce dla Polskiej Republiki Sowieckiej, ale jej kształt w niczym nie przypominałby dawnej Rzeczypospolitej. Zresztą nie byłoby mowy o suwerenności Polski ani innych państw europejskich. Najlepiej znaczenie bitwy warszawskiej puentują słowa Edgara Vincenta d'Abernona, brytyjskiego polityka, pisarza, dyplomaty, który Bitwę Warszawską uznał za jedną z 18 najważniejszych bitew wszechczasów. Oto słowa d'Abernona. Tak współczesna historia cywilizacji zna mało wydarzeń posiadających znaczenie większe od bitwy pod Warszawą w roku 1920. Nie zna zaś ani jednego, które by było mniej docenione. Gdyby bitwa pod Warszawą zakończyła się zwycięstwem bolszewików, nastąpiłby punkt zwrotny w dziejach Europy. Nie ulega bowiem wątpliwości, iż z upadkiem Warszawy środkowa Europa stanęłaby otworem dla propagandy komunistycznej i sowieckiej inwazji. Zadaniem pisarzy politycznych jest wytłumaczenie europejskiej opinii publicznej, że w roku 1920 Europę zbawiła Polska. Myślę, że to tłumaczenie jest również naszym zadaniem. A publicznością niechaj będą Polacy młodzi i starzy, zwłaszcza ci, dla których skazani jesteśmy na klęski, katastrofy, ofiarnictwo, martyrologię. Wydarzenia roku 1918, a szczególnie 1920, dowodzą, że naród nasz zasługuje na zwycięstwa. Wolność potrafi się nią cieszyć, a ważne rocznice obchodzić z radością. Wkraczamy, proszę Państwa, w lata 50. Szósty utwór. Budujemy nowy dom. Czerwony autobus. Małe mieszkanko na Marienstadzie. Wiązanka melodii z powojennych filmów. Zapraszam Państwa gorąco. Thank you.
pomalutku przechodzimy do tej trudnej historii naszej ojczyzny. Na początek jeszcze lata 60. Sen o Warszawie. Muzyka Czesław Niemen, słowa Marek Gaszyński. Tak naprawdę o tym legendarnym wykonawcy, o tej piosence nie można nic więcej powiedzieć, oprócz tego, by jej wysłuchać. Solistką w tym utworze będzie Joanna Czajkowska. Utwór nawiązujący do lat 70. Powołanie. Powołanie był to utwór wykonywany przez Marylę Rodowicz w Kołobrzegu 1972 roku. Dodam, proszę Państwa, że to jest właśnie rok moich narodzin. Muzykę skomponowała Katarzyna Gertner, słowa Jerzy Klejny. Wykona Danuta Molenda. W czymże to świn śpiewa? Dlaczegoż to w lasach mówią drzewa? Piosenka w długą drogę rusza. Ma do wojska powołanie, do wojska powołanie.
lata 80., które były tragiczne dla naszego narodu, ale również bardzo bohaterskie, bo dzięki nim mogliśmy po raz kolejny sięgnąć po wolność, sięgnąć po prawdziwą niepodległość. Te lata zilustruje utwór Mury. Mury Jacka Kaczmarskiego. Napisał on tekst do melodii piosenki Listaka, skomponowanej w 1968 roku przez katalońskiego pieśniarza Luisa Lacha. Piosenka stała się hymnem Solidarności i symbolem walki z reżimem. Słowa ostatniej zwrotki z czasem zmieniono, a mury rosły, łańcuch kołysał się u nóg. I zastąpiono słowami, a mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat. Niezwykle mile mi teraz zapowiedzieć kolejną solistkę. Córę mojego serdecznego przyjaciela, ale również wspaniałą dziewczynę, wspaniałą wokalistkę, ponieważ następny utwór wykona dla Państwa Julia Kochanowska. Nie są ci Kochanowscy z Czarnolasu. Są to ci Kochanowscy, o których pisał Oskar Kolberg. A Jula wykona dla nas Szklaną pogodę Małgorzaty Ostrowskiej i zespołu Lombard. Muzykę napisał Grzegorz Stróżniak, słowa Marek Dudkiewicz. Serdecznie zapraszam do wysłuchania tego małego arcydzieła. Na dobroną betoną wsią, zwolna gaśnie słoneczna żarówka. Pod ogromną betoną wieś, gościm krokiem pokoni szarówka. Już do gąbku wycofały się wrocławliwe koleje płatony. Do Gabriczek powracają się telewizor z prognozą wody. Noc i do czoła co rana, szklane pogoda.
11 utworem będzie krakowski splin zespołu Manam. Jak to przystało na zespół Manam, słowa pisała Kora. Muzykę w większości tworzył cały zespół Manam. Tytuł tej piosenki można tłumaczyć jako krakowska depresja. Stanowią one metaforę atmosfery podczas stanu wojennego w Polsce. Tomasz Wybranowski z Radia Wnet opisuje utwór jako hymn do normalności i chęci zwykłego życia. Wykona ten utwór Agata Klemp, klarnecistka orkiestry, która wykonuje zarówno solowe partie na klarnecie, jak i śpiewa. Studiuje edukację artystyczną w zakresie sztuki muzycznej oraz śpiewa w chórze akademickim. Bezwładnie mijają godziny.
No i następują lata 90., które tchnęły w nas wolność. Utworem, jaki zagra orkiestra, będzie Biała Armia. Muzykę skomponował Paweł Sot, a słowa Adam Abramek. Oryginalne wykonanie Bajm i Beata Kozidrak. Piosenka jest opowieścią o sile i walce o samego siebie, swoje marzenia, o swoje pragnienia. Opowiada o człowieku, który sam sobie jest sterem. Sam prowadzi swoje życie, nie poddaje się sugestiom i naleganiom innych ludzi. Na estradzie ponownie wraz z orkiestrą pojawi się Julia Kochanowska. Rok 2020. Zbliżamy się do końca już naszego koncertu. Już tak niewiele nam zostało. Zagramy utwory Tomasz Karabele. I muzykę skomponował Wojciech Kilar. Utwór ten pochodzi z filmu Pan Tadeusz oraz Ode do radości. Hymn Unii Europejskiej, bo to właśnie z tym utworem, z tą pieśnią na ustach weszliśmy w 2004 roku do Unii Europejskiej, gdzie obok naszej dumnej biało-czerwonej flagi od tego roku
powiewa również gwieździsty, błękitny sztandar. Koniec, mili Państwo, trochę przewrotny utwór z repertuaru genialnego twórcy, satyryka, pieśniarza Wojciecha Młynarskiego. Róbmy swoje, no bo tak naprawdę cóż nam pozostało oprócz tego, żeby robić swoje. Muzykę do tego utworu skomponował Jerzy Wasowski. Jak już wspominałem, tekst nieodżałowany, Wojciech Młynarski. Piosenka z ponadczasowym tekstem, pasującym do każdej epoki. Jest to przesłanie dla każdego. Miał wraz z nami tę piosenkę zaśpiewać Jacek Beszczyński. Jeden ze wspanialszych bardów, jakich miałem przyjemność poznać. Niestety, w dzień nagrywania tego koncertu okazało się, że Jacuś karnie udał się w swoich domowych pieleszach na kwarantannę. Na szybko z kapelmistrzem orkiestry postanowiliśmy coś wymyślić. Co my wymyślimy, tak naprawdę nie wiem. Nie wiem, czy to Państwu przypadnie do gustu. W każdym bądź razie zamiast Jacka Beszczyńskiego wystąpi Waldemar Urbański oraz Jakub Marszałek. Jeżeli widzą Państwo ten strach w moich oczach, mam nadzieję, że opuści mnie przy wykonywaniu tego utworu. Jeszcze raz bardzo wszystkim serdecznie dziękuję za wysłuchanie tego koncertu. Dziękuję Ministerstwu Obrony Narodowej, która współfinansuje ten koncert. Życzę wszystkim wszystkiego dobrego, a skoro już za parę dni zbliżają się święta Bożego Narodzenia, życzę przede wszystkim zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia. Raz Noe wypił wina z mam i rzekł do synów: oto przecieki z samej góry mam, chłopaki, idzie potop. Widoki nasze marne są i dola przesądzona. Rozdzieram oto szatę swą. Chłopaki, jest już po nas. A jeden z synów zresztą
pewne jest to jedno, że róbmy swoje, póki jeszcze wciąż się chce. Rozsądku krztyny nie mam was, inteligenty twórczy. Małe wam wali się ten kram, aż sypią się z nim drzazgi. O skórze myślę z czas, a wam w głowie wciąż drobiazgi. Opinia sroga to, że hej, odpowiadając przeto jej. Róbmy swoje, pewne jest to jedno, że róbmy swoje, bo jeżeli ciut się chce, to gwiazdy pali się w uchowach. Kultura, sztuka, bo nas słowa kochali. Róbmy swoje, może to coś dam tobie, rodacy. Róbmy swoje, a ty widzą brawo mi. Róbmy swoje, a ty nasze zdrowie pij.